Dobra, z czego wynikać będzie to drugie zatrzymanie? Po pierwsze, z czego wynika? Prawy kierunkowskaz. Już powinien być prawy kierunkowskaz. No nie krępuj się. Tu w prawo jedziemy, tak? Dostosuj bieg, bo na trójce do taki zakręt nie wjedziesz. Sprzęgło do góry, sprzęgło do góry. Powierzchnię wyłączone z ruchu. Linie ciągłe. Na jednym... No, taka kwestia sporna, czy najechałeś, czy nie. A nie jedziesz na takiej granicy błędu, tylko z bezpieczeństwem. Skupić się tutaj, skupić się. No, to jest trudne skrzyżowanie. Jedziemy jeszcze raz na skrzyżowanie. Z czego wynika pierwsze zatrzymanie do S2? Z sygnalizacji. Czyli z czego? Z czerwonego światła. Nie. Dobrze, no z czerwonego światła. No to, a co to jest? To są przepisy ruchu drogowego, tak? Tak. A drugie? Zatrzymanie? Lewy kierunkowskaz. Lewe lusterko. Lewe martwe pole. Samowolka u ciebie jest dzisiaj. Tak sobie jedziesz jak chcesz. Omijałeś pojazd? Okej, ale zasygnalizuj to w jakikolwiek sposób. No właśnie, to co teraz jest. Szymon, jak się na ciebie zapytam następnym razem o S2, to zapamiętam sobie dwa proste pojęcia. Dwa zatrzymania. Jedno wynika z warunków na drodze, to późniejsze, a wcześniejsze wynika z przepisów. Proste. Bardzo dużo osób na tym leży. Gadam z kimś na przykład przed jazdą, że będziemy na tym jeździć, wie jak się stosować, a potem jedziemy i tak przyjeżdża to metro. Dobra, zawracamy na skrzyżowanie. Dobrze, dobrze sobie poradziłeś. A tu zmniejszyć prędkość, zobacz. To po naszej stronie stoją pojazdy, nie? Jego strona cała jest wolna. To my jesteśmy zobowiązani do ustąpienia pierwszeństwa w tym wypadku. Żebyś chociaż zmniejszył prędkość, chociaż na sprzęgło nacisnąć. W lewo na skrzyżowaniu jedziemy.